Radio. Książę i Żebrak. Książę i Żebrak. Książę i Żebrak. Codziennie w samo południe. Rock Radio. Lecisz do najromantyczniejszego z miast w towarzystwie macochy. Współczuję. Nasz syn leci do Paryża z bruk. Nic się nie stanie. Są sami? Jak możesz tego nie dostrzegać? Będę miał cię tylko dla siebie. Myślisz, że bruk przekroczy granicę? Dla niej foresterowie to zwierzyna łowna. Musiałaby być zepsutą do szpiku kości uwodzicielką, żeby celowo narazić reputację Toma. Zapomniałaś, że uwiodła ci męża? Dlaczego miałaby nie uwieść twojego wnuka? Kochasz mnie? Kocham. To był ten moment, kiedy Brooke, rozstając się z Taylorem, uwiodła Stefanie, żeby ją odciągnąć od Sally, bo miała plany związane z Amber i z Ridgem. Z Amber Gold. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać. Pierwszy odcinek odbył się w Polsce, a właściwie miał miejsce w Polsce 5 września 1994 roku w TVP. 20 lat. Byłeś z kimś 20 lat? Nie, no. Ja w ogóle nie żyłem 20 lat. No, a widzisz, a ja jestem to z nimi związanym. Kończy się moda na sukces. Moda na sukces zadebiutowała, słuchaj, w CBS, tak, 23 marca 1987 roku. Zastąpiła inną mydlaną operę. Pamiętam nawet jaką. Kapitol. Tak, doskonała. Serial, proszę Państwa, w 2008 roku oglądany był przez 62 miliony ludzi na całym świecie. Wpisany jest do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak donosi TVP, telewizja ma już dosyć i zastanawia się nad rezygnacją z kupna kolejnych odcinków od amerykańskiego producenta stacji CBS. Kupiono tylko 40 odcinków i koniec. No właśnie, i jak donosi tajne źródło jednemu z brukowców, no to telewizja publiczna zaproponowała jakąś śmieszną kwotę. Szukają pretekstu. Zadzwońmy do socjologa, do człowieka, który jest fachowcem od mody na sukces, socjolog Krzysztof Wielecki. Chyba nie nadaje się do odpowiedzenia. A co to jest? To jest jakiś serial, czy talk show, czy coś? No przykro mi, nie widziałem tego ani razu w życiu. W ogóle nie bardzo wiem, co to jest. Specjalista od mody na sukces, pan Wielecki, tak? No ale wiesz, to jest niesamowite, bo naprawdę, jeżeli chodzi... Serial ma opinię kultowego. Ilość tajemniczych zniknięć, intryg, zabójstw, porwań, zmartwychwstań, powrotów, licznych bohaterów, którzy giną, wracają, aktorów, którzy grają zupełnie inne postacie, kazirodczych związków. Zresztą posłuchajcie sami. Znam ten błysk w twoich oczach. To doskonała okazja, żeby wyrównać rachunki z królową Stefanie. O czym ty mówisz? O jeziorze Como. Masz na myśli tamtą historię, kiedy wpadłaś do wody? Już widzę te artykuły na pierwszych stronach gazet. Zastanów się, zanim zrobisz coś głupiego. W razie czego w materiałach dla prasy jest mój numer telefonu. Grazie, signora. Ciao. Chwileczkę. Zostańcie, bo mam wam coś ciekawego do powiedzenia. Wspaniały dom mody Forester zanurzy się niebawem w całkowicie nowe rejony. Nie chcę być niegrzeczny, ale nie będę tu stać cały dzień zastanawiając się, o co chodzi. To sprawa honoru. Chodzi o dług. Jestem ci winna pieniądze? Owszem, ale nie o pieniądze tu chodzi, tylko o coś, co może cię posłać w odmęty rozpaczy. Nigdy nie dasz za wygraną? Nigdy. Pamiętaj, że to nie Como, tylko Portofino. Nie mogę uwierzyć, że znów to zrobiłaś. Dopadnę cię. Cholera, muszę ci przyznać, że mnie wciągnęło. Powiem ci szczerze, że Sally, która właśnie mówi o tym, że to jest Portofino, ona potem wraca i mówi, że to w ogóle nie było Portofino. No to nie było Portofino, to było Batumi. Proszę Państwa, stan na 30 dzień sierpnia 2014 roku to 6901 odcinków wyprodukowanych i wyemitowanych, a my w Polsce będziemy mieli tylko 40. Jeszcze może 40. Ale krakowiecki rzecznik uspokaja, że jeszcze rozmowy trwają, a raczej szans nie daje. No, boję się, że modę na sukces kupi teraz Solosz.
No jak wszystko, i zakoduję. Proszę państwa, fanka mody na sukces, publicystka, dziennikarka, autorka cudzych książek, Katarzyna Pakosińska. Szczerze mówiąc, parę dni temu nawet znalazłam duży artykuł, który mówi w ogóle, że moda na sukces cały czas jest kontrolowana i chyba będzie do końca świata. I rzeczywiście aż się wciągnęłam, ponieważ ja rzeczywiście, ja pamiętam tę serię jeszcze sprzed lat, w ogóle w jakimś takim kręconym kamerą, tak jakby po prostu ustawić w pokoju. Wydaje mi się, że fenomen polega na tym, że ludzie tak naprawdę się po prostu przyzwyczaili, tak jak w ogóle się przyzwyczajają do seriali, które są takimi tasiemcami, że tak naprawdę żyjemy z tymi bohaterami, byli naszymi sąsiadami, ale dlaczego akurat z niepolskimi sąsiadami jesteśmy w takiej komitywie i skąd ten serial ma taką popularność w Polsce, to jest mi na to bardzo trudno odpowiedzieć. Katarzyna Pakosińska prosto z Gruzji. Stephanie Douglas, kobieta o silnej woli, wywodząca się z bogatej rodziny, spotkała swojego przyszłego męża Erika Forestera, który chciał zostać projektantem mody. W Chicago, w Illinois. Kiedy kobieta zaszła w ciążę, mężczyzna ożenił się z nią, choć myślał o ślubie z inną. Kuba, przestań, to już wszyscy wiedzą. Państwo Forester... to było 20 lat temu. Państwo Forester... Ale to wszyscy wiedzą, wszyscy to oglądali. Przeprowadzili się do Los Angeles, gdzie założyli dom mody Forester, oparty na talencie Erika i finansowany przez Stephanie. I taki był początek. Ty, ale słuchaj, jeżeli to zaczęto zdjęcia do tego serialu w 87 czy 86 roku, no to większość bohaterów to już nie żyje chyba. No, ale ciągle grają. Na tym polega właśnie Hollywood. Wyobraź sobie, że udało nam się zajrzeć na plan mody na sukces. Wspólnie z Nestorem rodziny Forresterów, aktorem Johnem McCookiem, zaglądamy za kulisy serialu produkowanego przez amerykańską telewizję CBS. Tu mamy winę Foresterów. Przez te lata w ogóle się nie zmieniła. Salon też się nie zmienił. Wygląda tak jak pierwszego dnia. Od kiedy nagrywamy w jakości HD, musieliśmy trochę zmienić wystrój wnętrz, aby nie wyglądały na przestarzałe. Ale plan zdjęciowy jest identyczny jak pierwszego dnia. Jest piękny. Opera mydlana, zwana Modą na sukces, skupia się na losach głównych postaci. Może ja ci wymienię. Stephen, Eric, Brooke, Rich, Taylor oraz Thorne. Serial krytykowany jest jednak za mało rozwinięte wątki poboczne i zbytnie skupianie się na wąskiej grupie głównych postaci. W innych amerykańskich operach mydlanych rzadkością jest opowiadanie przez kilkanaście odcinków o tym samym wątku, co jest regułą w modzie na sukces. Czyli jak on wychodzi do pokoju, to on idzie przez parę odcinków. Przez parę pokoi. Tak, jak zapala papierosa, zresztą o zapalaniu papierosów w modzie na sukces. No. Wiesz co, ciekawe jest to, że publikę głównie robi ten serial we Włoszech. On jest strasznie popularny. No, ale w Polsce też jest popularny. No, ale już nie będzie. Ale my to dzisiaj udowodnimy, jak wielkie jest przekonanie. Maria Czubaszek urodziła się w dniu, w którym rozpoczęła się moda na sukces. Naprawdę, posłuchajcie. Muszę powiedzieć, że od lat nie śledzę w ogóle, ale lubię ten serial, bo to jest jedno z nielicznych rzeczy na świecie, które są jeszcze starsze chyba ode mnie. A poza tym, jak coś stałego jest w życiu, to fajnie, że jest, no prawda? Tak, daje takie ale oparcie. Mówię, że starsze nie, ale mówiąc poważnie, ja, bo wiem, że o tym mamy dzisiaj rozmawiać, uczciwie przyznaję, że od paru lat już nie oglądam, ale podejrzewam, że wszystko się dobrze i że akcja jest dynamiczna, sytuacja jest rozwojowa, jak zawsze. I ja muszę powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu, kiedy moja mama żyła, czasem to oglądała, ja tak pomyślałam, że właściwie to jest dziwne, że w zasadzie wszystkie znane postacie, bo na świecie są to znane postacie, że jeszcze ktoś tam nie doszedł do wniosku, że na przykład tam główna, taka starsza pani Stefani, pamiętam, i Rich, jej syn chyba, że ktoś z nich nie miał polskich korzeni. Ja uważam, że powinno się okazać, że ktoś z nich ma polskie korzenie i teraz na przykład parę dni temu był Dzień Babci i na przykład gdyby się okazało, że babcią Stefani, czyli tej chyba Nestorki rodu, była babcia na przykład gdzieś spod jakiejś polskiej wsi, że ona to albo jakaś ojciec szlachcianka. Mateusz to odkrył. Ojciec Mateusz to odkrył. Z komisarzem Aleksem. No właśnie, Maria Czubaszek już nie ogląda mody na sukces, chyba przez zadymienie. Z swojego debiutu w 87 roku serial zajmował 8 miejsce pod względem oglądalności wśród oper mydlanych, co jest niesamowite. W latach 94-95 zajmował 4. pozycję. Najniższa oglądalność w Stanach to prawie 3 miliony widzów. Najniższa. Możemy marzyć no o takim sukcesie. No ale wiesz, Kuba, to wielki kraj.
Tam 3 miliony, to wiesz, to... Co jest bardzo ważne, serial stara się nie poruszać tematów kłopotliwych, drażniących. Obyczajowo nie ociera się ani o pornografię, ani o używki, ani o narkotyki. W serialu mimo 6 tysięcy odcinków nie pojawił się ani razu homoseksualista. Mi się wydaje, że takie, no to jest fenomen. No, takie fenomeny się zdarzają w momencie, kiedy jest wielkie boom na dany serial. Wszyscy zaczynają go oglądać. Później ta sława się roznosi dalej i dalej i dalej. I później to chyba zostaje przyzwyczajenie. Później już nawet się nie zastanawiamy, dlaczego w jednej rodzinie już każdy z każdym miał dziecko. I nawet tego nie rozpatrujemy jako patologię, tylko po prostu jako nieszczęśliwy zbieg wydarzeń. To Michał Piruk. Specjalnie dla nas znany pisarz Michał Piruk. Literat, publicysta oraz tancerz. Słuchaj, rzeczywiście tutaj znalazłem stronę, gdzie są policzone śluby i rozwody. No to są tabelki, słuchaj, jakbyś patrzył na budżet jakiegoś kraju. To jest niezwykłe. Czy jednak tam są kontrowersje? 140 krajów, no tylko kazirodztwo, co to za kontrowersje? 140 krajów emituje modę na sukces, począwszy od krajów arabskich, przez Serbię, Włochy, Norwegię, Łotwę, Litwę i nawet na język kataloński była tłumaczona. O, ciekawe, ciekawe. Oj, ty pamiętasz ten odcinek, kiedy Stefani wpada w szał? O, pamiętam. Pamiętam doskonale jak dziś. To jest ten moment. Niepotrzebnie przyszłaś. Wszystko, co się stało, było niepotrzebne. Ale się stało. Jesteśmy po ślubie. Nie musisz się ubierać. To twój uniform. Powinno być na nim wypisane twoje imię. Nie twoja sprawa, co robię w sypialni. Cała rodzina wie, co robisz. Zawsze wkładasz ten strój? Trochę koronki, trochę gołej skóry, a im odbiera rozum. Obu moim synom i mojemu mężowi. Nie zadałam ci go. Sam do mnie przyszedł. Dobrze wiem po co. Nie kochasz go. Wyszłaś za niego, nie kochając go. To małżeństwo ma przekonać Bridget, że zapomniałaś o Niku. Wydaje ci się, że poniosłaś szlachetną ofiarę? Eric i ty. Moda. Wspaniały duet. Znalazłam to na swoim progu. Nie wiedzieliśmy. Nie dbacie o to. Eric nie chciał cię zranić. Chciał pomóc córce. Wiem, dlaczego mnie zostawił. Nie winię go. Udawałam, że umieram. Przy własnych wnukach. Byli przerażeni. Przez cały czas myślałam o tym, żeby się ciebie pozbyć. Kiedyś postępowałam racjonalnie. Byłam silna, ale już nie jestem. To jest niesamowite, bo to jest nie pierwsza aktorka, która nie wie, kim jest w tym serialu. Sorry, przystałem. Nie, bo ona bardzo długo wpada w szał, bo odcinki mają po 20 minut. Czy ty wiesz, że u nas w Polsce w 94 roku, dokładnie 5 września, emisja rozpoczęła się od 216 odcinka, ponieważ dyrekcja TVP uznała, iż fabuła w pierwszych odcinkach zbytnio odbiega od realiów polskiej rzeczywistości. To inteligentne. To był wtedy szefem. Angelika Swoboda chyba. Pan Farfał? Farafał. Falafał. Właśnie, polska odpowiedź na Oriane Falacci. To prawda. Słuchaj. Taka trochę nasza linga ewangelista. Tak. Angelika Swoboda. Tak. No po prostu szok, niedowierzanie. Świat już nigdy nie będzie taki sam. To się w głowie nie mieści, jakby to skomentowały tabloidy. Moda na sukces znika z TVP. A ja powiem tak, na szczęście w TVP jest teraz taki program Rolnik szuka żony. Może fani Mody na sukces po prostu się na niego przerzucą i jakoś zaspokoi ich głód emocjonalny, ponieważ tam też jest i dużo romansów, i dużo mody, co prawda, nie z wielkiego świata z Los Angeles, ale takiej naszej polskiej, prawdziwej, przaśnej nieco. Więc może to będzie dla fanów Mody na sukces jakieś tam ukojenie. To mówiła Angelika Swoboda, kimkolwiek jest. A my żegnamy Modę na sukces. Ostatnie 40 odcinków emituje to leci codziennie, telewizja publiczna. Więc to będzie parę dni. Niesamowite jest to, że największa jest oglądalność wśród ludzi między 65 a 80. Halo, dzień dobry.
kłaniam się. Dobry. Mikołaj Janusz, moje nazwisko. Dzień dobry. Czy ja się zadzwoniłem do domu seniora Pogodna Jesień? Tak. Proszę pani, ja dzwonię z domu seniora Euforia i my organizujemy taką inicjatywę, ponieważ mają zdjąć z anteny telewizji polskiej Odena Sukces. I my nie chcemy... Ja przerwę panu. Wie tak. Pan co, bo jeszcze naszej szefowej nie ma. To jest taka inicjatywa pensjonariuszy u nas. I my to chcieliśmy sami zrobić. Rozumie pani? Zorganizować taką inicjatywę, żeby wspólnie powalczyć o tą modę na sukces. Bo my oglądamy to już 30 lat i wielu już zmarło w trakcie tego serialu. I my tylko tak nie oddamy bez walki. I chcemy ochotników, żeby też innych domów, seniora, domów starości, z domów opieki się przyłączyli do nas ludzie. Tak, tylko że u nas jest troszeczkę inny system, bo u nas są ludzie chorzy. U nas chorzy, też są, wszyscy są chorzy. Z chorobą Alzheimera, także oni tak raczej nie są... na tyle świadomi, co robią. Jestem na bieżąco z modą na sukces. Proszę, nie. To nie jest, to jest zupełnie inny system tej domu opieki. A rozumiem, czyli oni po prostu nie wiedzą, co się działo. Są świadomi, tak. Nie wiedzą, co się działo w poprzednim odcinku. Nie. Ale oglądają w ogóle modę na sukces, tak? Tak. Tylko jak głodówkę zorganizujemy, to po prostu nie będą pamiętali. Nie. Nie, to dziękuję, to nie w takim razie. Do widzenia. Ja chyba też mam Alzheimera, bo nie bardzo jestem na bieżąco. To jest Rock Radio. Słuchacie programu Książę i Żebrak. Rock. Rock Radio. Książę i Żebrak. Codziennie, w samo południe. Taylor! Jestem tutaj. Związał mnie. Szybciej. Zaraz wszystko spłonie. Zabiłaś Darlę? Odpowiadaj. Zabiłaś ją? Odpowiadaj. Chcę znać prawdę. Na miłość boską. Daj spokój Bogu. Mów. Upiłaś się i zabiłaś ją? Powiem, co chcesz, tylko mnie uwolnij. Mów prawdę. Przynajmniej pomóż Hektorowi. Jest ranny. Wezwij pomoc. Nikt nie zginie, jeśli powiesz prawdę. Zabiłaś ją? Tak. Wybacz jej. I pomóż nam stąd wyjść. Czy to jakieś wątki kryminalne tam jak są? Jak ja się dowiem, że ktokolwiek z mojej rodziny to ogląda, wyprę się. Po trzykroć. Jak wydziedziczysz. Jezus na krzyżu, czy tam Jezusa na krzyżu, nie wiem. Ktoś tam się kogoś wyparł. Moda na sukces po 20 latach emisji, proszę państwa, w Polsce, a po ilu latach istnienia od 87 roku? Policz szybko? Po długo. 43. Proszę państwa, moda na sukces emigruje z Polski. Początkowo serial miał nosić tytuł Ciuchy, wyobraź sobie. Według początkowego zamysłu scenarzystów akcja serialu miała się toczyć w środowisku prawników. Postawiono jednak na projektantów mody John McCook, który gra Erika. W Polsce by się ten tytuł nie przyjął, wiesz. Ciuchy? No tak. Oglądaliby tylko w Rembertowie. John McCook, który gra Erika, gra przybranego ojca Ridge'a i jest od niego tylko o 3 lata starszy. To jest po prostu jakiś absurd. Oni są tak zżyci, ci aktorzy, oni mają taką świadomość, że Polska traktuje ten serial religijnie, naprawdę ewangelicznie, bo to jest coś trwałego, to jest po prostu jakiś substytut rodziny, że oni, wyobraź sobie, składają nam nawet życzenia świąteczne. Chcesz posłuchać? No tak. No to posłuchaj, ja ich wywołam. Co prawda nie ma świąt, ale to są... Ale posłuchajmy. Zobacz, jak się mówi po angielsku. Życzenia są zawsze życzenia. Jak się mówi po amerykańsku. Hi, this is Windsor Harmon, and I'm coming to you from The Bold and the Beautiful, where you know me as Thorne here in my future office, CEO. And from the bottom of my heart, I would like to wish you all a very, very Merry Christmas. And may all your wishes come true. And hope to see you guys soon. Hi, I'm Catherine Kelly Lang from Modena Success. And I just want to tell you that Santa is real. And if you want a lot of presents this year, you better bake him a bunch of chocolate chip cookies, because he's going to come down that chimney with a bag full of presents. Pasoik Shionda. Merry, Merry Christmas to all the wonderful viewers in Poland from us at The Bold and the Beautiful, especially from Pamela. Hi, I'm Don Diamante. I play Bill Spencer on The Bold and the Beautiful. And all of us here wish you a Merry Christmas and Happy Holidays and hope that you've been good so Santa brings you a lot of presents. Hello, I'm Kim Matula and I play Hope Logan on The Bold and the Beautiful. And I am here wishing you a very, very Merry Christmas and the happiest of holidays.
Hi, this is Scott Clifton. I play Liam Spencer on The Bold and the Beautiful, and I'm here to wish you a very Merry Christmas filled with tinsel and candy canes and trees and fat men in red suits who deliver lots of presents and cookies. Lots of cookies. Eat lots and lots of cookies for Christmas. Co oni mówili o goleniu tyłka? Słuchaj, bo to jest niesamowite jest to, że ten serial na świecie po angielsku nazywa się The Bold and the Beautiful, czyli łysi i łysi piękni. I... No bold to łysy, a łysy jaja. Łysy i piękni. W skrócie B&B, czyli dosłownie śmiali i piękni. W Polsce zostało Bold and the Beautiful przetłumaczone jako moda na sukces. Naprawdę. Wirujący seks. Ten film, jest, serial jest dostępny w internecie, prawie w ogóle nie ma żadnej aktywności. 64+, a największa grupa to jest 75-85, mówię o osobach starszych. Tak, i minus 8 dioptrii. To tam taką magmę widzę. Ale wiesz co, jest coś takiego, że to jest trochę substytut rodziny, że starsi ludzie dzięki temu serialowi nie czują się samotni. To prawda, to prawda. Mm. Też będziemy to oglądać. Znaczy ty już niedługo. Jeśli będzie, ale módlmy się, żeby było. Słucham. Niech będzie pochwalony, z ojcem rozmawiam. Tak. Moje nazwisko Janusz Mikołaj. Dzwonię od córki z Warszawy, ale jestem nieopodal z Krzywonogi Małej. Chciałem się ojca spytać, czy można mrze, by było zamówić w intencji u was. Można. Tak, a w jakim terminie by można było najszybciej? Zaraz przejdę do kancelarii i sprawdzę. Dobrze, w porządku. Ale chodzi o parafię Krzynogłoga Wielka. Nie, o wasz kościół wszystkich świętych. Tylko ja jestem z Krzywonogi. No tak, pan mówi, że jest niedaleko Krzywonogi Małej, a tutaj... No, nie, ja mieszkam w Krzywonodze Małej, ale do kościoła chodzę do Krzywonogi Wielkiej. Aha, a pan ma nazwisko? Janusz. Janusz to jest nazwisko imienne. Aha. A to ma być msza za zmarłych, czy jaka to intencja? To ma być msza w intencji nie zdejmowania z anteny tego serialu Moda na sukces, bo oni zabrać chcą, z anteny zdjąć, już wszystko starszym ludziom zabiorą. Ja nawet mogę więcej zapłacić, byleby ten serial jeszcze dłużej trwał. Rozumie, ojciec? Hmm? Czy to jest w ogóle możliwe, ojcze? Tak, tu patrzę, kiedy by tu było wolne. Żeby jak najszybciej, bo oni chcą zaraz zdjąć. Aha. To ja się chciałem dowiedzieć, kiedy można najszybciej, ile mnie to będzie kosztowało. Jak myślisz, ile to będzie kosztowało? No, dowiemy bracie, się w bracie, następnym odcinku. Dubeltowo. Bum, bum, moda na kasę. Słuchaj, wyobraź sobie, że lektorem od samego początku nadawania serialu w TVP jest Stanisław Olejniczak. Jeden człowiek to wszystko czyta i jaką on musi mieć głowę, jaka to musi być dynia. Ale co, że to czyta? Czyta to, no bo tam jest lektor, tłumacz. Przynajmniej się nie rozumieją angielskiego. A dlaczego mówisz, że musi mieć dynię? No bo trzeba, żeby to wszystko pomieścić, przecież on z głowy to czyta. Czyli z dyni. Nie zgadniesz, od ujęcia kogo zaczęła się pierwsza scena pierwszego odcinka Mody Sukces. Od czyjego ujęcia? Nie, nie zgadnę. Od ujęcia przestępcy. Od Ridge'a. Ridge'a. Od Ridge'a zajęła się pierwsza scena. Co jest niesamowite, wyobraź sobie, że Telewizja Polska podpisała taką umowę, że może cenzurować odcinki i w odcinku 3552 pojawiła się pierwsza scena seksu. Brooke uprawiała gorący seks ze swoim zięciem. Analny? Jezus Maria, nie, telewizyjny. I Telewizja Polska wycięła sceny z jękami kochanków. Wyobrażasz sobie? No, ciekawe, kto był wtedy, to wtedy Bronisław Wilczyn. A pozycji. Pamiętasz, jak świętowaliśmy, kiedy pojawił się pięciotysięczny, tak się mówi? Piącio. Pień. Tak, pamiętam. Pamiętasz, no? Upiliśmy się do nieprzytomności. Pamiętasz? Jedni go uwielbiają, innych przyprawia o mdłości. Tak czy inaczej, stało się. Telewizja Polska wyemitowała dzisiaj 5000 odcinek Mody na sukces. To najdłużej emitowana opera mydlana w Polsce, choć rekord oglądalności należy do naszego dwójkowego serialu M jak miłość. Niemniej jednak od 16 lat losy foresterów śledzą 2 miliony Polaków. A na planie serialu w Los Angeles była Anna Fieducik.
Gdy 23 lata temu w CBS wyemitowano pierwszy odcinek Mody na sukces, nikt nie spodziewał się takiego wybuchu entuzjazmu. Dziś serial oglądany jest w 110 krajach na świecie. Jestem bardzo szczęśliwy, że należę do ekipy Mody na sukces. Mam nadzieję, że serial jeszcze długo będzie kręcony, a ja będę bardzo, bardzo stary i ciągle tu będę grał. Jak mówią aktorzy, skomplikowane losy rodziny Foresterów przysparzają trudności także im. To wszystko jest bardzo pogmatwane. Oczywiście staram się śledzić akcję, bo muszę być na bieżąco, ale czasami się zastanawiam, kto właściwie jest moim dzieckiem i kto jest jego tatusiem, bo mam dzieci i z tym, i z tamtym. To szalone. Dziś Telewizja Polska wyemitowała 5000 odcinek serialu. W USA stało się to 3 lata temu. A jak mówi Jerzy Gruza, twórca legendarnego 40-latka czy Wojny domowej, on sam nie dałby się namówić na udział w takim projekcie. To jest coś, byłoby tak nudnego. Ja widziałem w Ameryce kiedyś takiego faceta, który reżyserował taki taśmiec, to on wariował. On dosłownie siedział na tym planie i on już nie wiedział, co robić. W Polsce Moda na sukces ogląda średnio 2 miliony widzów. To najdłużej emitowany tasiemiec, ale rekordy oglądalności należą do innych tytułów telewizji polskiej. M jak Miłość, Blondynki i Barw Szczęścia. 2 miliony ludzi dziennie zastanawia się, czy Rich rzeczywiście uderzył Storma, czy tylko udawał. A czy wiesz, że rolę Jacqueline miała zagrać Linda Gray? Wiem. Ale nie zgodziła się na podpisanie 3-letniego kontraktu, więc angaż ostatecznie otrzymała Annie Down. A wiesz, że Weronika... Down to jest dobre nazwisko. Tak. A wiesz, że Weronika Rosati dostała też propozycję zagrania w Modzie na sukces? Ale w napisach końcowych tylko. Tak, ale nie przyjęła. Czy ty wiesz, że w odcinku... Przyjęła Damczyk. Wiesz, że w odcinku 5282 Rich uderzył Storma w prawy policzek, a kiedy mężczyzna się podniósł, trzymał się za lewy? Proszę państwa, z tego co wiemy, w Polsce jest popłoch. Jest popłoch, bo nie będzie mody na sukces. Na szczęście są kraje, gdzie moda na sukces trwa. Ambasada Polska. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, MSZ, Departament Kultury Audiowizualnej. Czy ja mogę prosić o połączenie z panem atasze kulturalnym ambasady w Budapeszcie? Aktualnie mamy coś takiego. Na pewno macie, w każdej ambasadzie jest atasze kulturalny, tylko może u was się to inaczej nazywa, bo atasze to słowo francuskie, może wy używacie słowa węgierskiego. Ogólnie to przeważnie to Instytut Polski się zajmuje. Rozumiem, ale tutaj chodzi o wyjaśnienie sprawy na szczeblu dyplomatycznym między MSZ ambasadą, ponieważ jest prośba taka, bo u nas przestają emitować Modę na sukces, taki serial, a u was na Węgrzech wciąż będą leciały dalsze odcinki. I my byśmy chcieli, żebyście nam nagrywali to i wysyłali pocztą dyplomatyczną. Dobrze? Podałbym numer do instytutu. Ale to nie możemy z instytutem, dlatego, bo my jako, tylko z ambasadą, tak, tak. Proszę chwilę poczekać. Dobrze, ale jeżeli pan Natasza będzie niedostępny, to pani się nie przejmuje. Ja mogę pani przekazać informacje po prostu. Dobrze. W zasadzie to ja powiedziałem pani już wszystko, tylko no mogę jeszcze tam dla pewności powtórzyć, jak pani chce. Tak, jeszcze raz pan Mikołaj... Janusz, tak. Janusz, dobrze. Chodzi o serial Moda na sukces, pani sobie zapisze. Tak, tak, zapisałam. I jak to się nazywa u was? Szczerze mówiąc, nie wiem, którym serialu to chodzi. No na pewno pani musiała oglądać chociaż jeden odcinek. To jest taka opera mydlana, która leci od lat. Bardzo ciekawa. Tam występuje Elizabeth, Eric, Katie, Taylor, wiele innych postaci ciekawych. Amerykański serial, taki z kolorami, takimi bardzo intensywnymi. Wie pani, żeby starsze osoby widziały dobrze. The Bold and the Beautiful, w skrócie B&B, to się po amerykańsku nazywa, po angielsko-amerykańsku. Dosłownie śmiali i piękni, ale w Polsce nazywamy to Moda na sukces, po węgiersku nie mam pojęcia jak. Moda na sukces. Coś tam świta? Aha, już wiem. Naprawdę? To wspaniale, jak to się u was nazywa? Sikereszysz Fioto. Sikereszysz Fioto, mogę jeszcze raz prosić? Sikereszysz Fioto. Dobrze, w takim razie proszę przekazać panu atasze kulturalnemu ambasady Węgier w Budapeszcie, żeby nagrywać dla nas Sikereszysz Fioto i wysyłać nam pocztą dyplomatyczną, dobrze? Dobrze, przekażę. Dziękuję pięknie. Dobrze, i do Departamentu Audiowizualnego. Dobrze, a tylko jeden odcinek to trzeba nagrywać? Czy... Nie, wszystkie odcinki. Od teraz już wszystkie odcinki Sikereszysz Fioto nagrywajcie i wysyłajcie do nas do MSZ-u, dobrze? Do pana Radka Sikorskiego, do mnie, do Wydziału Audiowizualnego, ja mu przekażę, dobrze? To dziękuję. Ślicznie kłaniam się w rączki, całuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.
Czy ty wiesz, że w niektórych odcinkach Szansy na sukces, przepraszam, Mody na sukces, wystąpiły zwierzęta. Był wąż, pszczoły, pająk i w jednym z odcinków niedźwiedź, z którym walczył Rich. A, ciekawe. 3 odcinki poświęcono na walkę Ridge'a z niedźwiedziem. Jest jedyna osoba na świecie, która słyszała każde wypowiedziane słowo w serialu. To jest Stanisław Olejniczak, lektor tego serialu. A czy ty wiesz, że John McCook, czyli ojciec Ridge'a, jest od niego w rzeczywistości tylko o 7 lat starszy? A czy ty wiesz, że Bridge najpierw była córką Ridge'a, potem jego siostrą, a następnie została jego kochanką w różnych odcinkach? Ciekawe. To jest w ogóle niesamowite, że tam następują elementy seksocholiczne, to znaczy oni tak bardzo tracą kontakt z fabułą, że nie wiedzą, kto kogo gra, i pojawia się seksoholizm. A jak się tworzy seksoholika? Jak się takiego seksoholika tworzy? No, bardzo prosty sposób. Małemu dziecku włącza się telewizor, no i o 17 na przykład leci film Moda na sukces. Tam się nikt nie rozbiera, tam nie ma negliżowania, ale to jest tak erotyzujące i tak po prostu psychikę wbijający wzorce takie właśnie zdrad, takich pozamałżeńskich, przedmałżeńskich. No i leci tam 3000 któryś odcinek i idę do moich znajomych, wierzących głęboko, modlący się, no i nie mają czasu ze mną porozmawiać, bo właśnie Moda na sukces leci, prawda? No babcia, dziadek, czy tam ktoś, no i teraz musimy sobie zdać sprawę, że żyjemy w tej kulturze uzależniającej i że to taki uzależniony człowiek, on nie jest w stanie po prostu dotrzymać wierności ani czystości przedmałżeńskiej. No i to wszystko prawda. W ogóle to erotyzowanie, wiesz, kultury masowej jest straszne, wiesz. Czy ty wiesz, słuchaj, że teraz w ogóle, wiesz, młodzież masturbuje się przy małej syrence? Dobrze, że nie jestem już młody. Duch Taylor ukazuje się z rozpaczonej bruk w odcinku 2056, a Taylor w odcinku 2057 zmartwychwstaje. No, widzisz, no. Czyli okazuje się, że tam są naprawdę takie biblijne, ewangeliczne. Czyli ten serial jest dla wierzących. Dla wierzących życie pozagrobowe. 1987 roku w rodzinie Foresterów miało miejsce, posłuchaj, 70 ślubów, 20 zostało przerwanych, 4 śluby trwają dalej. Słuchaj, ten serial jest błędnie uznawany za najdłużej emitowany serial na świecie, bo w rzeczywistości najdłuższym serialem był Guiding Light. A to przedwojenny serial jeszcze. Prawie 35 lat no. Był na antenie, ale Moda na sukces może ten serial pobić. Moda na sukces prawdopodobnie skończy się wtedy, kiedy lektorowi zabraknie czasu antenowego na przeczytanie numeru odcinka. Takie są diagnozy. Zadzwońmy, zapytajmy przeciętnego Polaka. Jestem w ciąży. Amber? Poszliście na całość? Możliwe. Może kiedy jej powie, ona go rzuci. Jak mogłeś nam to zrobić? Ludzie tak robią. Przyszła do niego Amber. Co tam robiła? Hope. Mój plan zaczyna przynosić owoce. Obiad na filmy do Imperium Spencer Publications. Zażąda testu na ustalenie ojcostwa. Nie rób nic głupiego. Z samego rana z nim porozmawiam. Powiem wszystko jego ojcu. Proszę. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, Telewizja Polska. Przeprowadzamy sondę telefoniczną na temat serialu Moda na sukces, ponieważ zastanawiamy się, czy zdjąć go z anteny, czy dalej utrzymywać na emisji. Czy pani ogląda serial Moda na sukces? Nie, nie oglądam. Czy nigdy pani nie oglądała tego serialu, czy zaprzestała pani oglądania? Powiem panu szczerze, że oglądałam, ale jak na wakacje było przerwane. Faktycznie było. Już przestałam i teraz jakoś nie oglądałam. Rozumiem. Nie mogę znaleźć czasu. Rozumiem, czyli przez przerwanie emisji na czas wakacji pani się odzwyczaiła i potem pani się już nie mogła wstrzelić, ponieważ zgubiła pani wątek. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak. A na czym pani skończyła oglądanie Mody na sukces? Na jakim wątku urwał się pani film? No to te przed wakacjami to było jak ta Stefania i tam plątała się, co tam dowiedziała się, że ma raka, nie? Tak, a potem Taylor dowiaduje się, że nie ma, za to ma szkorbut. No, o co tam chodziło? Przepraszam. Na szkorbut, taką chorobę zachorował Taylor, ale raka nie miał. Do tego już pani nie widziała. Nie.
Czyli jest pani zainteresowana historią, tylko urwał się pani wątek po prostu. Czy gdybyśmy zaczęli puszczać znów od tego momentu, gdy właśnie miała miejsce przerwa wakacyjna, to wtedy wróciłaby pani do oglądania Mody na sukces? No myślę, że tak. Dobrze, w takim razie puścimy znów od tego momentu, dobrze? Tak. Ha! W takim razie opłata w wysokości 98 zł zostanie doliczona do pani rachunku telefonicznego. Nie. Nie ma, że nie, nie ma, że nie, za późno. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Straszny z niego brutal. Straszny, straszny. I to w ogóle, wiesz, on próbuje ludzi nacinać na kasę. Dlatego my się od niego odcinamy. Tak, nie, to nie jest moda na sukces. Czas w modzie na sukces jest pojęciem całkowicie abstrakcyjnym. Nienormalny człowiek to taki, który trzykrotnie rozwiódł się z trzema małżonkami i trzy razy z martwych wstał. Męża matki mody na sukces nazywamy szwagrem, a córkę siostry matką. I co najważniejsze, Stefani jest matką Ridża, Erik jest jej pierwszym mężem, Brooke żoną Erika i byłą żona Ridża, który po raz kolejny został wdowcem po Taylor zaraz po jej zmartwychwstaniu. Rozumiesz? Nic nie rozumiem. A Kasia Pakosińska tak. Tam w ogóle ci bohaterowie, wiem, że tam ktoś tam już poumierali, ktoś tam się porodził, tutaj się postarzeli, no nie wiem, może jakaś absolutna, maksymalna identyfikacja następuje, ale rzeczywiście jest to coś niewiarygodnego. No i przede wszystkim tutaj dużo tych bohaterów, którzy tam grają, ja nie wiem, oni też potracili własne tożsamości i stali się tymi postaciami w ogóle w rzeczywistości, jakie grają, także no to coś niewiarygodnego. Ja już nawet nie wiem, tak, ile tysięcy jest tych odcinków, że oni się w ogóle tam nie pozabijali na tym poradzie. No bo tyle lat razem to i naprawdę, no, częściej niż z rodziną przebywają ze sobą. Także absolutny fenomen. Kasia Pakosińska, która sama siebie potrafi rozśmieszyć. To jest niesamowite, że w tym serialu można być ojco-dziadkiem, siostro z szwagrem, młodsze kobiety rodzą dzieci, które są starsze od ich matek. No to tak. Czas u nas nie istnieje. Tak jak u nas. To jest typowe dla tasiemców. Jak się produkuje telewizyjne tasiemce? Robert Kozyra. Magda Gessler miała tasiemca kiedyś, to straszne. Ale strasznie źle jej schodził. Wiesz, w ogóle ludzie nie chcieli kupować. Słodko-słonym. Kupiła sobie tasiemca w Wólce Kosowskiej od Chińczyków. Słuchaj, a nie oglądałeś kiedyś, w ogóle nie oglądałeś Mody na sukces? Nigdy. A pamiętasz Niewolnicę Izaurę? Pamiętam, to oglądałem. Ja pamiętam, że jak oni przyjechali do Polski, to tak jakby Whitney Houston z papieżem przyjechał. Słuchaj, do dziś są takie dzieci już w wieku... Są kwiaciarni Izaura. Już po 30 właśnie, wiesz, Izaura i Leoncję. Leoncją. Ja do dzisiaj nucę tę melodię. Niewolnica Izaura. Według powieści Bernarda Gimaraja. W rolach głównych Rubens de Falco, Gilberto Martiniu. To jest audycja Książę i Żebrak. Program ma charakter satyryczny. Wszelkie podobieństwo do konkretnych osób i zdarzeń jest zamierzone. Rok Radio. Co robisz? Nie wzbraniaj się. Zapomnij o tamtym mężczyźnie. On cię nie docenia. Chcę wrócić do domu. Wiem wszystko o tym facecie w Stanach. Ma rodzinę, kocha żonę. Nigdy nie będziecie razem. Odpuść go sobie. Zaczniesz w Paryżu nowe życie. Pomogę ci o nim zapomnieć. Nigdy go nie zdobędziesz. Nigdy. To nieprawda. Słynna, czy pamiętasz? Słynna scena gwałtu, tak, pamiętam. Brooke spada z wieży Wajfla w odcinku 3015, w odcinku 3019. Wraca jak nigdy nic. Jest mężczyzną. Słuchaj, na pewno nie widziałeś odcinka 5992. Nie, był już. Nie bierzesz. Był już. Stefani składa Jackie niezapowiedzianą wizytę. Mhm. Wyjawia jej, że Nick może być ciężko chory. Na zdjęciu rentgenowskim widać cienie na płucach. Okazuje się, że Marlon jest przerażona. Po chwili zjawia się Nick i uspokaja matkę, mówiąc, że czuje się świetnie. Stefani oznajmia, że dopóki lekarze
nie wykonają dodatkowych badań, nie ma pewności, czy to nie rak płuc. Czy ty wiesz, że policzono, jakie kwestie są najpopularniejsze i najczęściej padają w modzie na sukces? I to są kwestie takie. Nie wzbraniaj się. Nie, ty zdziro. Ty wstrętna ladacznico, ty brudna szmato, następnie nie zniszczysz naszej rodziny, następnie mamo, spałaś z moim bratem, potem ja też mam swoje tajemnice, moja matka jest dziwką, miłość sprawia, że wszyscy głupiejemy. Anal, dildo. Chcesz tylko z jednego i gdybym miała brata, byłabym też twoją bratową. I przestań się wzbraniać. Nie, najczęstszym słowem, które wypowiada Bridget Forrester i Stefanie Forrester, to słowo kocham cię. Słuchaj, no czas najwyższy zadzwonić do telewizji, żeby zapytać, co jest prawdą, bo podają brukowce, że znika po 20 latach, proszę państwa, moda na sukces. Zadzwonimy do Jacka Rakowieckiego. Zapytajmy naszego... Rakowera. Jacek! Nie, ale nie ma co komentować, ponieważ nie ma żadnej decyzji ani na tak, ani na nie, więc wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, co dalej, to o tym poinformujemy. Jak na razie toczą się rozmowy na temat tego, więc nie jest to moment, w którym cokolwiek mogę skomentować. Myślę, że gdzieś, no nie wiem, być może do końca września coś będziemy wiedzieć. No, to są normalne rozmowy. Ja nie wiem w ogóle skąd jakby to się wzięło, bo na tym etapie w ogóle sam nie jestem w stanie powiedzieć, czy istnieje jakieś zagrożenie, czy nie. Normalne rozmowy, które przed każdymi tam kolejnymi sezonami trwają na temat kupna kolejnej serii i tyle. A mówię, jak będziemy mieli zakończone, to wtedy poinformujemy. Podobno Eskimosi mają 15 określeń na nazwanie śniegu. My mamy jedno określenie na nazwanie naszego stanu rozpacz. Rozpacz. Tak. Natomiast nie ma co się martwić tak do końca, no bo jeżeli Rakowiecki z Braunem nie kupią tego serialu, to kupi go na pewno Solosz Żak. A ja myślę, że Erik i Brock są takimi aktorami, że jak ich wyrzucą z mody na sukces, to nie wrócą w naspólnej. Proszę państwa, telewizja jeszcze niedawno tak bardzo świętowała kolejne odcinki. Byłem pewny, że to będzie praca na kilka lat, 5, może 10. Ale nikt nie spodziewał się, że będziemy na antenie przez 27 kolejnych lat. Bez żadnych przerw. Owszem, było trochę zmian. Postacie przychodziły, odchodziły, umierały. Ale najważniejsze jest to, że serial trwa. Hi, I'm Catherine Kelly Lang from The Bold and the Beautiful. I was going to say beautiful. Well, Brooke's gone through a lot of changes. Brooke zmieniła się przez ten czas. Dużo przeszła. To był szmat czasu. Ja też przeszłam wiele zmian jako aktorka. To było ciekawe obserwować, jak dorastam razem z odgrywaną przez siebie postacią Brooke. Świetnie jest robić przez większość życia coś, co się kocha. Moda na sukces jest moim drugim domem. Wszyscy czujemy się tutaj jak jedna wielka rodzina i to jest wspaniałe. Nie mogę w to uwierzyć, to już 27 lat. Aktorzy mody na sukces specjalnie dla Rock Radia. Tak. Ale wiesz, że oni ja się w ogóle tak czyta, kochają Polskę. Oni bardzo często, tak jak ta Lucilia Santos, jak MacGyver, przyjeżdżają. Jak Leoncio. Jak Dynastia. Chciałbyś być Leoncjem? A on miał niewolników? On miał, tak, miał Izaurę. To chciałbym. Słuchaj, ładne są dialogi, naprawdę to wkręca. Jackie, do Hope'a. Ale masz ładny beret. Hope, ale trochę drapie, Jackie, bo to beret od Ridge'a. A z kolei w 5986 odcinku Brooke odbywa szczerą rozmowę z Tomasem, wiesz? Chce mieć pewność, że nic do niej nie czuje. Na zdrowie! Chłopak zapewnia ją, że pocałunek to już przeszłość. Nie chce, żeby ojciec o tym się dowiedział. Zależy mu na dalszej współpracy z macochą przy ich kolekcji. Nie chce, żeby cokolwiek zagrało na ich uczuciach. Co ty teraz opowiadałeś? Co to było? To był odcinek. Aha, bo na przykład na odcinek jeden składał się taki dialog. Jestem zdenerwowana, ale nie zarzucaj mi kłamstwa. Brooke, Taylor, jesteś zdenerwowana, nie zarzucam ci kłamstwa. Brooke, jestem zdenerwowana, nie zarzucaj mi kłamstwa. Taylor, jesteś zdenerwowana, dlaczego kłamiesz? Taylor, nie kłamie, bo jestem zdenerwowana. I to wszystko czyta ten koleś? Tak, ten 20 minut. Głosem Gandalfa? Dlatego dzwoniliśmy do kościoła. Proszę księdza, to kiedy by można było to w intencji mody? Na sukces! Bo mi też wiele czasu nie zostało! Chory jestem! Aha. Rzeżączka! Biegunka! Innym chociaż chciałem dopomóc! A bo dzisiaj mamy co mamy? Czwartek, tak? Czwartek dzisiaj, tak! A
jutro pan chce? Tak, jak najszybciej, ja codziennie jestem w kościele. Dzień w dzień chodzę, 8 razy w tygodniu. To o godzinie 17.30. Ojcze, a ile mnie to będzie kosztowało? Bo emerytura niska, ale ja mogę dać, to jest ważna sprawa. No, u nas są intencje po 50 zł. A jak 100 zapłacę, to by ojciec dodał, żeby Erik znowu był z Elizabeth? Dobrze. A jakbym jeszcze dał 200, to by ojciec dodał jeszcze, żeby się Katie nie okazała dzieckiem Taylora? Dobrze. To wspaniale. To ja jutro przyjadę przed mszą z pieniążkami w takim razie. Proszę. Dobrze, to jesteśmy umówieni. Rozumiem, z ojcem, tak? Jutro o 17.30. Dobrze, to ja będę na pewno, tylko żeby ojciec nie zapomniał, w jakiej intencji, jakiego serialu i o tych szczegółach, o Elizabeth. A to jak pan będzie, to przypomni. Dobra, to widzimy się jutro. Dobra. Prawdziwe cuda, za 5 dych można cofnąć kazirodztwo. Naprawdę? No. Słuchaj, no to wiesz co, to z twoimi możliwościami finansowymi, to ty mógłbyś, słuchaj... No, bracie, ja bym mógł parę parafii załatwić, no. Uwolnić od winy. Mógłbyś nas uwolnić od Jarosława Kaczyńskiego. Zbyszek, a ty oglądasz? Ja tego w ogóle nie oglądam, ja nie wiem, co to jest. Znaczy, ja wiem, że coś takiego jest, tylko że nie siedzę w takich serialach. To Zbigniew Wodecki. Zbyszek nie siedzi. Nie siedzi. Jeszcze nie siedzi. Jeszcze jeździ samochodem. Mm-hmm. Słuchaj, no bo to jest trochę tak, że trwa wielkie zamieszanie, naprawdę wielkie zamieszanie, obrzucanie się argumentami coraz większego kalibru. Obrzucanie się gnojem. Między Polsatem a telewizją publiczną o kodowanie Mistrzostw Świata w siatkówce. I do tej decyzji dołącza telewizja publiczna, która chce wyrzucić ludziom z ich telewizorów modę na sukces. No właśnie, a podobno nie na Taryntyjew też jest zakodowana. Tylko dla najbliższych. Proszę państwa, ale podobno będą telewizory, gdzie będzie można modę znaleźć. Dzień dobry, Centrum Męce Plus, słucham. Dzień dobry, kłaniam się. Ja się nazywam Mikołaj Janusz, ja córki z Warszawy dzwonię, ale ja z Krosna jestem. Dodzwoniłem się do sklepu z telewizorami w Krośnie. Tak. Proszę pana, ja mam takie pytanie, chciałem kupić telewizor, bo wie pan, ja taki serial oglądam, moda na sukces. Nie wiem, czy pan zna. No, kojarzę. No właśnie, ja przeczytałem w dzienniku, że serial Moda na sukces zniknie z naszych telewizorów. Czy już nie będzie? W sensie, dlaczego ma nie być telewizor? No właśnie, dlaczego ma nie być? Bardzo dobry serial, dlaczego ma nie być? Tak właśnie się też pytam, proszę pana. I napisali, że zniknie z telewizorów, a ja bym chciał taki telewizor, żeby mi nie znikło taki u was kupić. W waszym sklepie w Krośnie. A do tej pory na czym pan to oglądał? Oglądałem, proszę pana, na telewizorze Rubin. Na jedynce? Ale na telewizorze Rubin mówię. I teraz pan też ogląda? No jak oglądam, jak z panem rozmawiam. Ale to ma pan pewnie jakiś tuner, prawda? Torbiel mam, tak. No to tutaj się nic nie zmienia, cały czas będzie tak jak samo. Nie zmienia. Już się zmieniło, jeżeli by pan dekodera nie miał, pan to by mówi, pan nie oglądał, ale... Jakbym miał torbiela, to bym miał. Nie, no nieprawda. No jak nieprawda, przecież w naszym dzienniku czytałem. No jak pan już sobie kupił dekoder do naziemnej, to pan już jest przygotowany. No właśnie nie jestem przygotowany, bo w gazecie napisane, że zniknie. No okej, okay, ale... W tym momencie pan ogląda jedynkę. No tak jednym okiem oglądam, ale tak z panem rozmawiam, to też nie do końca, no bo tam ze słuchem mam problemy i z oczami również. No to musi pan w jakiś sposób oglądać, bo w tym momencie już analogowej telewizji naziemnej nie ma, jest tylko cyfrowa, więc na tym Rubinie i tak nie pójdzie, więc musi mieć pan jakiś dekoder. Ale ja oglądam jedynkę, ale mody na sukces ma nie wyjść, no to ma zniknąć, powiedzieli mi, nie chodzi. A no to jedynkę. Jak nie będą puszczali, no to już trzeba to po prostu zrobić? Zapytać tych, którzy teraz puszczają. To ja się pytam pana, pan jest od telewizorów przecież. No ale to nie jest sprawa telewizora, tylko to jest sprawa programu, czyli TVP1. Jak to nie jest sprawa telewizora, to na czym ja niby oglądam? Na lodówce? Zero szacunku. Wiesz, że tłumaczami serialu na język polski są Anna Jeziorska, Barbara Okulska, Agnieszka Sobkowska i Anna Wojtaś. Kobiety ciężkiej pracy, święte. No właśnie, przetłumaczyć te bzdury, no. Że Jessica zdradza Taylor z Taylorem. Słuchaj, Jacek Rakowiecki wie coś o fenomenie mody na sukces. Ja myślę, że po prostu jest tak, że to niekoniecznie nasze czasy, pani, nie wiem. Matysiakowie szli w polskim radio, nie wiem, czy chyba dłużej niż moda na sukces. Chyba po prostu istnieje zawsze taka grupa ludzi, którzy potrzebują jakiejś ciągłości. I oczywiście, że wiele seriali próbuje i nie wszystkim się udaje, no od czasu do czasu komuś się udaje, to potrzebna byłaby może jakaś analiza
zawartości, nie wiem, stopnie skomplikowania albo nieskomplikowania relacji między bohaterami, ale jest w nas potrzeba ciągłości, szczególnie w czasach, które się strasznie szybko zmieniają, prawda? W którym coś, co dzisiaj jest aktualne, już jutro w ogóle nie istnieje, ktoś, nie wiem, ktoś dziś jest znany, a za rok w ogóle o nim nie pamiętamy i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy taką instytucję z niesłychaną trwałością, taką, że możemy sięgnąć pamięcią nie tylko rok wstecz, ale i 5 i 10 lat wstecz, i nawet jeszcze więcej, i ciągle to trwa. Chyba potrzebujemy takich kotwic w naszym życiu. Amber, to jest twoja trzustka, Brooke. Ja nie wiem, co to jest. No. W takiej tonacji odbywa się ten serial. Serial, który powoduje, że Polacy czują się mniej samotni. Ale powiedz szczerze, naprawdę nie oglądasz ani jednego odcinka? Nie, nie, no. No ja też nie. Ale wiesz, mnóstwo osób docieka. 20 lat zżyliśmy się z kimś, zżyliśmy się z bohaterami, z ich dramatami. No nie ma co ukrywać. Każdy z nas, ja po tej audycji też jestem ciekaw, jak to się skończy. No właśnie, ja się zżyłem na przykład z Donaldem Tuskiem, wiesz. No, a ja z Morganem, z Taylorem, z Brooke, ze Stefani. Jak to się skończy? Halo? Halo, dzień dobry, Mikołaj Janusz się nazywam, kłaniam się, czy do wróżki? Cecylii się dodzwoniłem? Dodzwonił się pan, dodzwonił. Ja przepraszam, jak źle imię powiedziałem, ale ja starszym człowiekiem jestem. I wie pani, serial mi zabierają, Moda na sukces, ogląda pani może? No, oglądam. A słyszała pani o tym, że mają z anteny zdjąć? No pewnie, że tak. No właśnie, no i się nie dowiemy, jak to się skończyło. Czy pani będzie wiedziała, pani jest wróżka. Tak. A ja to skąd mam wiedzieć? Powiem panu tak, zdradzę panu tajemnicę, tak się skończy, jak się zaczęło. I to pani rozpacza. Jak mam nie rozpaczać? No tak, tak to, no po prostu. No ale tyle wątków niewyjaśnionych. Słyszy mnie pani? Halo? Tak, tak, słucham. To może mi pani będzie w stanie tak bardziej szczegółowo powiedzieć, jak się skończy, a nie, że się skończy, jak się zaczął, bo ja nie pamiętam już, jak się zaczął. A mnie interesuje na przykład, czy Stefani i Erik znowu będą parą. A jak najbardziej, oni są już parą. Ale to tego jeszcze nie było chyba w serialu. To pani wywróżyła? Czuję jako to wróżka, trzecim okiem obejmuje sprawę. Pani to trzecim okiem obejmuje? To pani taka trochę wróżka, świntuszka jest. Życzę panu miłego dnia. Pani Cecylio, pani się nie rozłącza, proszę. Pani Cecylio. Do usłyszenia. Jak można kobietę jak ciężkiej pracy? Trzecim okiem. O jest. Powiem ci szczerze, że ciągle o jednym, ciągle patrzę o jednym, jak w Modzie na sukces. Na wróżbitę Macieja patrzę z zupełnie innej strony, tak jak Radio Maryja. Co to jest ta rewolucja seksualna? To jest zakamuflowane mniej nie więcej jak pandemia seksoholizmu, który po prostu poszedł na cały świat. Jak mamy teraz Escherichia coli, to wszyscy się zastanawiają, a skąd to się wzięło, a jak to leczyć, a jak to wykryć, a gdzie przyczyna, a może ten kraj ogórki miał jakieś zatrute, a kiedy seksoholizm wszedł, po prostu poszedł na cały świat, to się nikt nie zastanawiał, jak to zatrzymać, tylko wielu grupom było to bardzo na rękę, bo taki seksoholik, który po prostu jest uzależniony od seksu, no to on bardzo napędza koniunkturę i to i tak, i stroje przecież, i perfumy, żeby jakoś się ubrać, jakoś uwieść tego partnera czy partnerkę, no to tak, no potem gadżety różne, potem agencje towarzyskie na tym zarabiają, potem przemysł cały pornograficzny, następnie przemysł aborcyjny, następnie przemysł farmaceutyczny, żeby te wszystkie środki antykoncepcyjne, następnie adwokaci, żeby, prawda, te rozwody, no jak najszybciej, żeby następny związek i następny rozwód. No i tak, na takim seksoholiku to się zarabia, a on po prostu nie wie, biedny, co się z nim dzieje. To była teoria mody na sukces według słuchaczki Radia Maryja. No właśnie, ale bardzo ciekawa, słuchaj, bo taka leninowska, wiesz, sprawdź, kto na tym zarabia. Tak, tak, kto ten uczynił, który ma korzyść. A oni sami wiedzą w modzie na sukces, że to już koniec. Czuję, że Steven Logan porwie się na desperacki czyn. Już nie musisz jej słuchać. Mam złe przeczucia. On ją wykorzysta i stanie się coś strasznego. Będę robić wszystko, co ty mi każesz. Mój ojciec chce załatwić Stefani. Gadaj, co mu sprzedałeś? Broń. To już koniec, Stefani. Wiesz, co musisz zrobić. Strzelaj.
Pozdrów ode mnie, Bet. To już koniec. To już koniec. Powiem ci tak, zupełnie między nami. Stefanie to dziwka. A moja matka jest dziwką, mamo, spałaś z moim bratem. Ty zdziro, ty wstrętna ladacznico, ty brudna szmato. Najbardziej popularne cytaty z serialu, który był symbolem nieskończoności. A nieskończoność to jest po prostu ciągłe teraz, tylko w następnym odcinku. To jest Rock Radio. Słuchacie programu Książę i Żebrak. Rock Radio. Słuchacie programu Książę i Żebrak. Rock Radio.